Na program zaprasza HBCUR. Kochamy polskie klimaty. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. O zwyczajach seksualnych na starożytnym Bliskim Wschodzie i o odjazdach rzymskich cesarzy już wiecie. Temat historii seksu bardzo się Wam spodobał i w sumie nie powinno nas to ani dziwić, ani tym bardziej martwić, bo w takim razie jedziemy dalej. Dziś przedstawimy Wam, jak się te sprawy miały w średniowieczu. Jak prostytutki dostosowały się do nowych czasów, co się działo podczas pielgrzymek, w klasztorach, jakie były kary za masturbację. Średniowiecze było jeszcze bardziej hardkorowe niż Wam się wydaje. Zresztą sprawdźcie sami, już teraz w Historii bez cenzury. Na dzień dobry, musimy sobie coś uświadomić. Średniowiecze w porównaniu do poprzednich epok było zdecydowanie inne z uwagi na Kościół, który zdominował absolutnie każdy aspekt życia, głównie moralność, a więc i seks. Poza tym generalnie cały świat się zmienił. Upadły wielkie miasta, w których przecież kwitł handel seksem i ogólnie ludzie mieli po prostu mniej kasy. Nowe realia nie przeraziły jednak prostytutek. Błyskawicznie dostosowały się do nowego świata i stały się bardziej mobilne. Chodziły od wsi do wsi, świadcząc swoje usługi, ale równie popularne było chodzenie krok w krok za wojskiem. Przecież w tym okresie wojen, w tym krucjat, było naprawdę sporo, a dziewczyny dobrze wiedziały, że w wypuszczonej armii zawsze znajdą klientów. Cisza! Co jest to, wielki aniel? Wojsko czy burdel? Sì, signor tenente! Bordello! Bordello militare! Bordello? To oczywiście nie wszystko, bo obsługiwały też pielgrzymów. Co więcej, zdarzało się, że panie, które ruszały na pielgrzymkę jako jej uczestniczki, w jej trakcie zmieniały swoją profesję. Podobno najlepsze były w tym angielskie mniszki podczas pielgrzymek do Rzymu. O niemoralnym życiu kościoła jeszcze sobie dziś powiemy, ale na razie wróćmy do prostytucji klasycznej. Kiedy tylko stare miasta stanęły na nogi, a nowe zaczęły się rozwijać, dziewczyny lekkich obyczajów nie marnowały czasu. Początkowo miejskie władze w imię chrześcijańskiej moralności starały się z nimi walczyć, ale dziewczyny stwierdziły, że z nikim nie będą wojować i wzięły władze miejskie sposobem. Otóż zaczęły przejmować swoich klientów w domach budowanych zaraz za murami miast, gdzie włodarze nie mogli już nic zrobić, a klienci dalej mieli blisko. Ostatecznie władze się poddały, ale i tak utrudniały prostytutkom pracę jak tylko mogły. Na przykład w Norymberdze dziewczynki mogły podejmować klientów tylko przez 2 godziny po zachodzie słońca latem i przez 3 godziny po zachodzie słońca w trakcie trwania zimy. No poza tym prostytutki pracowały też na ulicach, ale i w łaźniach od pewnego momentu. Od kiedy? To było mniej więcej wtedy, kiedy nasi europejscy rycerze zaczęli wracać z krucjat i przywieźli ze sobą arabskie zamieszki. Miłowanie do kąpieli. Bardzo szybko łaźnie stały się modnymi miejscami, w których można było wypić, zjeść, umyć się i zaliczyć. Trochę jak ten zajazd, wiecie, jak się jedzie na Łagiewniki. Siada się w autobus, tam jakiś kto idzie do Łagiewnik, w stronę Łagiewnik. No. W tych lasach. No. I tam się wysiada chyba na drugim czy trzecim przystanku i po lewej stronie zajebisty, taki piękny, kurwa, jest zajazd. Na dole jest knajpa, a u góry burdel. Sposoby walki z prostytutkami były przeróżne. Na przykład Ludwik IX Święty kazał je wyganiać z miast i burzyć domy publiczne. Oczywiście nic to nie dawało. Dużo bardziej luzackie podejście w tej kwestii miał Święty Tomasz z Akwinu. Tak jest, ten wielki święty i, jak się zaraz przekonacie, całkiem niezły materiał na menadżera, miał bardzo spokojne podejście i uważał, że dziewczynki to zupełnie naturalny element społeczeństwa. Nic przeciwko nim nie miał, chociaż w zasadzie nie. Jedna rzecz mu przeszkadzała. Otóż twierdził, że wszystkie sztuczki podnoszące atrakcyjność prostytutki w oczach klienta, czyli na przykład makijaż, to oszustwo. I dziewczyna im brzydsza, tym więcej powinna oddać pieniędzy swojemu klientowi, a najlepiej dać na kościół.
Z czasem prostytutki awansowały też do rangi prezentu, bo kiedy na przykład cesarz Zygmunt Luksemburski odwiedził Brno, to władze miasta wydały taki rozkaz, że dla cesarskiej ekipy domy publiczne mają być otwarte non-stop, a dziewczyny nie mają prawa za swoje usługi pobierać pieniędzy. Poza tym prostytutki często były też elementem komitetów powitalnych, bo kiedy na przykład w 1431 roku król Anglii, Henryk VI, przyjechał do Paryża, to powitały go 3 nagie i gotowe do działania dziewczyny. A że król miał wtedy 10 lat, to inna sprawa. Hehe, mały ale wariat. Można by pomyśleć, że prostytutki nigdy nie miały łatwo, no ale to przecież ich wybór. Same decydowały się na taką robotę, więc musiały się liczyć z tym, że społeczeństwo będzie nimi gardziło. I przez większość historii faktycznie tak było, ale średniowiecze było naprawdę wyjątkowe, bo w tym okresie nie tylko prostytutki, ale kobiety generalnie miały najbardziej przerąbane. A czemu? No niestety przez wiarę. Bo w tym czasie chrześcijaństwo przejęło żydowsko-starotestamentową moralność i dodało jeszcze kilka swoich elementów. Prosto rzecz ujmując, ówcześni chrześcijanie byli jeszcze większymi ekstremistami niż ortodoksyjni Żydzi. Niestety dla kobiet bardzo ważnym elementem tego systemu wartości była pogarda dla płci pięknej za to, że Ewa i z jakiegoś powodu tylko Ewa zafundowała ludzkości wygnanie z raju. Jeden z ojców kościoła namawiał do tego, że za ten straszny czyn wszystkie kobiety powinny przez całe życie nosić żałobne ciuchy. Poza tym twierdził, że kobiety to nic innego jak mokre piersi, śmierdzące łona i płaczące dzieci. Inny święty, Jan Chryzostom, tak bardzo gardził kobietami, że żeby to zamanifestować, podobno jedną z nich zepchnął ze skały. Ale skoro już jesteśmy przy kościele, to przejdźmy może do tego, co miał do powiedzenia w łóżkowych kwestiach swoich wier. I samych duchownych. Krótko mówiąc, wszystko, no ale po kolei. Dzisiaj seks małżeński nie jest raczej sprawą szokującą, ale nie w średniowieczu, nie, nie. To, że się było po ślubie, absolutnie nie oznaczało możliwości łomotania w dowolnym momencie. Pst, jeszcze czego. Od seksu należało się powstrzymać w czwartek, żeby nie profanować dnia, w którym uwięziono Jezusa. W piątek, no bo wiadomo, tego dnia umarł, sobota... Sobota odpada, z szacunku dla Matki Boskiej. Niedziela, wiadomo, zmartwychwstanie. No to może jakiś numerek w poniedziałek? Nichuchu z Bereźniku! Poniedziałek to był dzień pamięci o zmarłych, więc na współżycie z własną żoną zostawał wtorek i środa. No chyba, że akurat był post. Albo adwent. Albo post przed przyjęciem komunii. No, to może wreszcie dzisiaj. Chociaż nie, przecież dziś Liga Mistrzów. Jeśli jakimś cudem raz na ruski rok wreszcie udało się przespać z własną żoną bez ryzyka zesłania na siebie boskiego potępienia, to seks musiał się odbywać w pozycji misjonarskiej. Czemu? Żeby spółkowanie dzieci bożych nie przypominało parzenia się zwierząt. W sensie nie, że zwierzęta były poparzone, tylko taki seks, o to chodzi. A co jeśli chuć okazała się jednak silniejsza od cierpliwości? No to wtedy myk do spowiedzi, a Kościół miał już bardzo jasne reguły w kwestii karania za łamanie seksualnych zakazów. Przykłady? Z radością. Masturbacja? 20 dni poszczenia. I nie mam tutaj na myśli Facebooka, tylko taką mało atrakcyjną dietę. Duchowni mieli jeszcze gorzej. Taki zwykły mnich za jazdę na ręcznym musiał pokutować przez miesiąc, a biskup? No co? Biskup też człowiek, tylko karę miał odpowiednio większą. 50 dni. No to kolejny raz mięso dopiero w maju. W XI wieku wprowadzono alternatywne kary. Mnisi mogli się sami biczować, a co ze świeckimi? Spokojnie, ich chłostał proboszcz. Dodatkowo trzeba było śpiewać psalmy, ale mimo wszystko masturbacja to jeszcze było pół bidy. Dużo gorszym występkiem była antykoncepcja. Ogólnie Kościół był strasznie cięty na antykoncepcję, którą może i z różnym skutkiem, ale jednak praktykowano już przecież w starożytności. Jednak jeśli jakaś wiedza została zawarta w dziełach i te dzieła zachowały się do średniowiecza, to były one albo palone, albo zamknięte w klasztorach. Jeśli więc jakaś dziewczyna chciała uniknąć ciąży, to musiała iść do wiedźmy, co robiło antykoncepcji jeszcze gorszą sławę.
Jednak jeszcze większym grzechem był stosunek homoseksualny. W zasadzie poza zabójstwem duchownego to była chyba najszybsza droga do piekła. I osoby wrażliwe z góry, przepraszam, ale też sobie wymienimy kilka kar przewidzianych przez Kościół. I tak, wzajemna masturbacja, 20 dni pokuty. Seks oralny, 4 lata, a dla recydywy 7, czyli tyle samo co za seks, że się tak wyrażę, grecki. My to zawsze dostawaliśmy pod dupie. Żeby zapobiec gejowskim ekscesom we własnym gronie, Kościół wymyślał różne rzeczy. Na przykład na soborze w 567 roku ustalono, że duchowni nie mogą sypiać po dwóch w jednym łożu. Później dokładano kolejne kary jak golenie głowy, banicja czy kastracja. Ale żeby było jasne, to nie tak, że duchowni grzeszyli tylko we własnym gronie. Nie, nie. Lwia część łamała seksualne zakazy z kobietami, więc i temu Kościół postanowił przeciwdziałać, wprowadzając co? Tak jest. Celibat. To w sumie dobry moment, żebyśmy sobie coś wytłumaczyli, bo celibat w kapłaństwie nie obowiązywał wcale od początku. Przez bardzo długi czas kapłani zakładali rodziny, a zakaz małżeństw dla duchownych wprowadzono dopiero w XI wieku. W dużej części po to, żeby ich potomstwo nie pchało łap po kościelny majątek, ale też chodziło o zachowanie moralnej czystości. Jednak i celibat byli w stanie obejść. Jak to robiono? No, najpierw facet żenił się z dziewczyną, brał ślub, cieszył się pożyciem małżeńskim, a kiedy to już nieco przygasło, to dopiero przyjmował święcenia kapłańskie. Do tej pory mówiliśmy sobie o prostytutkach i o duchownych i ktoś może odniósł wrażenie, że to były dwa zupełnie różne światy, ale nie. Przeplatały się ze sobą zastraszająco często, bo jednymi z topowych klientów prostytutek byli właśnie duchowni i to wcale nie ci z niższego szczebla. Kiedy papież Innocenty IV po 8 latach przebywania w Lyonie opuszczał miasto, to jego kumpel kardynał bez owijania w bawełnę w trakcie mowy pożegnalnej stwierdził, że jak przybywali do miasta, to były w nim 3 albo nawet 4 burdele, zaś jak je opuszczają, to zostawiają tylko jeden. Za to rozciągnięty na całe miasto. Amatorzy, ja to burdel na cały kraj zostawiłem! A pamiętacie, jak w odcinku o Zawiszy Czarnym opowiadaliśmy wam o soborze w Konstancji, w trakcie którego nasz koks wjechał do papieża razem z drzwiami? W trakcie właśnie tego soboru, który trwał przez 4 lata, pracowało non-stop 1500 prostytutek, które miały pełne ręce roboty. I pewnie nie tylko ręce. Ale żeby nie było, że tylko duchowni tacy niegrzeczni, to koniecznie musimy sobie też powiedzieć o studentach. Kolega mi mówił, że to tacy ludzie, którzy nic tylko by pili, uprawiali seks i robili jakieś niepojęte głupoty. I bardzo podobnie było w średniowieczu. Mamy na to dowód w postaci słów samego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który o swoich żakach z tamtego okresu właśnie wypowiadał się mniej więcej tak. No, przybyli tu, żeby studiować filozofię albo sztuki wyzwolone, a tymczasem cały ich praktycznie czas zajmują sprawy miłosne. Częściej niż słońce widują twarze kobiet i w zasadzie cały czas spędzają w ich towarzystwie. I nic się nie zmieniło! Życie seksualne w średniowiecznej Europie wcale nie było proste, zwłaszcza na początku epoki, kiedy Kościół tak bardzo zdominował w zasadzie każdy aspekt życia. Co prawda łatwiej było na wsiach, gdzie z racji panujących jeszcze prądów pogańskich bzykano się chętniej i częściej niż w miastach, które bardziej ortodoksyjnie podeszły do nowej wiary. Jednak nawet mimo nacisków kościoła, czy to w małżeńskim łożu, czy na pielgrzymce, natura często okazywała się silniejsza niż nawet najmocniejsza wiara. To w sumie kolejny dowód na to, że mimo tysięcy lat ewolucji nadal mamy w sobie te pierwotne instynkty, które przez setki lat dają o sobie znać. No właśnie, jeśli chcecie wiedzieć, jak sprawy seksu miały się w epoce renesansu, to koniecznie dajcie nam znać w komentarzach. No i pamiętajcie o naszym Facebooku, gdzie znajdziecie jeszcze więcej ciekawostek i koniecznie dajcie nam suba, bo wtedy nie ominą was kolejne odcinki Historii bez cenzury, a one, jak powszechnie wiadomo, już niedługo. Chcesz wreszcie coś zapamiętać z historii? Daj nam suba! Wpisz swój adres e-mail. Potwierdź subskrypcję, a my damy ci znać o nowych odcinkach.